Previously in the Minecraft Apocalypse. Mówisz o turnieju? Po tym jak umarłeś, nic się nie wydarzyło. Żadnych potworów, ani żadnych zjawisk paranormalnych. Cholera, nie oddycha! Przepad jak kamień w wodę. Ciekawe, gdzie tym razem zaklął. A ty co? Czym wy jesteście? Cieniami. Jak zbio? Jest do dupy. Jego stan jest bardzo ciężki. Nie wiadomo, czy z tego wyjdzie. Max został u niego. Cholera. Jak on tam w ogóle się znalazł? Ktoś coś widział? Ostatnią osobą, która go widziała, był Matt. Bio dał mi broń i powiedział, co mam zrobić. Potem zjawił się ten dziwny człowiek od Azazela. Wiedział o wszystkim. Nie mam pojęcia skąd. To znaczy, że musieli go obserwować. Od tamtego nic się nie dowiemy. Ale od Azazela już tak. Jutro. Teraz trzeba odpocząć. To były ciężkie dni. Zgadzam się w 100%. Ale jeszcze jedno. Matt? Tak? Wtedy, jak walczyliśmy z tymi cieniami, dostawaliśmy ostro po dupie. A zaraz potem pojawiłeś się ty i zabiłeś tego, który mnie tłukł. Co w tym dziwnego? Miałem ci nie pomagać? Nie, po prostu ciekawi mnie to, jak udało ci się zabić tego cienia. Ray, nie próbuj się doszukiwać dziury w całym. Dobra, pogadamy o tym jutro. A teraz do spania. Stan, wstawaj. Wstawaj, Stan. Gdzie jest Matt? Nie wiem. Może gdzieś wyszedł. Tu coś leży. Nie szukajcie mnie. Jestem bezpieczny. Matt. Jak to nie szukajcie? Dobre pytanie. Co mu strzelił do łba? Dobra, nie ma na to czasu. Idziemy do Azazela. Nie wydaje ci się, że Matt się ostatnio jakoś dziwnie zachowuje? Ta, ostatnio coś z nim nie gra. Ale skanery działają dobrze. To prawdziwy Matt. Ciekawe, co nam powie Azazel. Co tu się dzieje? Proszę zrobić przejście. Proszę nas przepuścić. Proszę zrobić przejście. Co tu się dzieje? Zabity strażnik. W więzieniu uciekł. Jak to uciekł? Nie mamy pojęcia. Nikt nic nie widział. Nikt nic nie słyszał. Cholera. Najpierw Matt, a teraz to? Stan, musimy znaleźć Matta. Ktoś zaginął? Mogę jakoś pomóc? W sumie każda para rąk i oczu się przyda. Chodź z nami.
Wiadomo coś w tej sprawie? Jedynie tyle, że drzwi zostały otwarte od zewnątrz. Czyli nie ma możliwości, że Azazel sam wyszedł? Żadnej. Musiał to zrobić ktoś z naszego grona. Ktoś, kogo mógł znać strażnik. Cholera, jak nie potwory, to inne gówno. Nigdy nie ma sp... Ej, co ci jest? Wszystko gra? Nic, wszystko gra. Zakręciło mi się w głowie. Chodźmy lepiej po artefakty, nie powinniśmy ich trzymać w magazynie. Stan, ty idź porozmawiać z tym Jeremym, może on coś będzie wiedział. Okej, spotkamy się później. Może Matt się znajdzie po drodze. Cholera, gdzie broń? Jak to nie ma? Ani noża, ani pistoletu. Co się z tym stało? Matt, do cholery, co to odwalasz? Trzeba jak najszybciej o tym powiadomić Stana i Maxa. Idź do szpitala. Ja zadzwonię. Cholera, zostawiłem krótkofalówkę. Dobra, ty idź do Maxa, a ja poszukam Stana. Jeremy, mogę na słówko? Tak. Zaginął Matt. Słyszałeś coś o tym? A powinienem? Ty mi powiedz. Ostatnio jesteś jakiś tajemniczy. Wydaje ci się. Widziałem go jakiś czas temu. Tylko wyglądał jakoś inaczej. To znaczy? Miał krótsze włosy. Tak jakby chciał, żeby nikt go nie poznał. No dobra, a gdzie go widziałeś? Niedaleko starego magazynu. Tam, gdzie kiedyś trzymaliśmy zapasy. A co tam robiłeś? Stan, czy to przesłuchanie? Tak. Musiałem po prostu coś załatwić. Zejdźcie ze mną. Dobra, na razie to tyle. Rób dalej swoje. Muszę iść po Reja, pójdziemy tym razem. Wiesz, Bio, jakoś dziwnie tu bez ciebie. Ciężko jednak rządzić tutaj wszystkim. Ale jakoś dajemy sobie radę. Zawsze jakoś dajemy sobie radę. Tak jak w Afganistanie. Tak jak tutaj. Nie mam ci za złe, że mnie wtedy zostawiłeś. Mam nadzieję, że szybko dojdziesz do siebie. Kapitanie! Kapitanie! Co jest? Porucznik Ray wzywa. Skradzione artefakty, a Azazel uciekł z celi. Zaginął też Matt. Cholera. Wiedziałem, że coś jest z nim nie tak. Powiadom rebeliantów, ja... Bio? Bio! Siostro! Leć po lekarza, szybko! Siostro! Ray! Ray, jesteś? Cholera... Ray? Ray! Magazyn na Charlton Street. Mama Azazela. Bądź tutaj jak najszybciej. Dzień dobry. Witam. W czym mogę pomóc? Panie poruczniku, tamtej nocy widziałem kogoś, kto chyba zabił strażnika. Co? Kogo? Nie jestem pewny, ale miał krótkie włosy i chyba bordową koszulę. Potem słyszałem już tylko krzyk. Czemu pan nam nie powiedział o tym od razu? Przepraszam, bałem się. Tam było tylu ludzi. Dobrze. Dziękuję za informację. Proszę już iść. Ray, jeśli odsłuchasz tę wiadomość, pojaw się jak najszybciej w starym magazynie. Matt nie jest tą samą osobą, którą był wcześniej. Jeśli coś mi się stanie... Trzymajcie się. Nie pozwólcie wygrać złu. Matt? Matt! Wiem, że tu jesteś. Stan?
Nie powinno cię tu być. Matt, chcę ci pomóc. Wiem, że coś się z tobą dzieje. Stan, odejdź. To nie ty miałeś dzisiaj zginąć. Zginąć? O czym ty do cholery mówisz? Ray zaczął się domyślać, co jest ze mną nie tak. Musiałem go wyeliminować. Matt, przestań. Przecież prędzej go uratowałeś. Zamknąłeś Azazela. I ja go też uwolniłem. To wszystko to tylko pozory. Musiałem sprawić, żebyście mi uwierzyli. Zrozum, Stan. Tylko ja mogę cofnąć apokalipsę. Ty wariujesz? Chodź ze mną. W grupie wymyślimy przecież dobry plan. Tak jak zawsze. Nie, Stan. Odejdź stąd. Nie mogę tego zrobić. Nie mogę ci pozwolić zabić Reja. Prosiłem. Matt, proszę. In the next episode. Nie darujemy mu tego.